Mam wrażenie, że Adam Ugorski nie może się doczekać już rozpoczęcia tego pojedynku. Już parokrotnie chciał ruszać na swojego rywala. Runda pierwsza. No i zaczęła się ta walka. Idzie Ugorski mocno w swojego przeciwnika. Kuba Kamieniarz kopnął już ten swój parkowy low kick, ale w związku z tym, że Ugorski był zbyt blisko, no nie odczuł na pewno siły, nie wyprowadził tego kopnięcia z całą siłą. Jak widzimy, Ugorski próbuje skrócić dystans, zamknąć Kamieniarza przy siatce. Udaje mu się to. A jak powiedziałem, walczy w bardzo agresywny sposób. Wynosi go i proszę, Kuba Kamieniarz w opała. Tego się nie spodziewałem. Półgarda. Ładnie pracuje Ugorski z góry. Proszę zobaczyć, kolanem próbuje wykluczyć rękę Kamieniarza, aby mieć wolną drogę do zadawania uderzeń. W momencie, kiedy to się nie udaje, podniósł lekko pozycję i zasypuje mocnymi uderzeniami. I proszę, brzuch, żebra. I za chwilkę lewa ręka pracuje nad głową. No, Kuba Kamieniarz na razie bezradny. Ale jest to jeszcze początek rundy. Kuba Kamieniarz doświadczony, wielokrotnie startował. Myślę, że jakoś wyjdzie z tej opresji. Kuba nie może sobie poradzić. Jest przytłoczony tymi atakami Ugorskiego, który za dobrze kontroluje. Teraz poszedł do dźwigni skrętowej na nogę, czym jakby nie było, zaskoczył Ugorskiego, który był pewien tutaj swojej roli. O, już lekki grymas był na twarzy zawodnika z Konina. Mocno, ciągle pracuje nad rozbijaniami. A więc jak widzimy, Kuba Kamieniarz jest doświadczonym i niebezpiecznym. Nawet kiedy wydawało się, że on nie ma pomysłu, co tam zrobić, znalazł drogę właśnie do nogi rywala. To jest właśnie MMA, ta uniwersalność, jeżeli zawodnik ma dobrze opanowane wszystkie sfery walki, zawsze, zawsze jest niebezpieczny. No i teraz pełen dosiad w wykonaniu Ugorskiego. Może być niebezpiecznie, widząc jak mocny ma ground and pound. Teraz wszedł za plecy. Parter widać, że nie jest przynajmniej te techniczne elementy domeną Adama Ugorskiego. Ta pozycja, kiedy był za plecami, widać było, że no po prostu źle to robi. No i efekt jest taki, że Kuba Kamieniarz po raz pierwszy w tej walce zaczynają
kontrolować. Teraz niebezpieczna sytuacja. I wychodzi z bardzo mocnym kolanem. Ale czy znajdzie receptę na właśnie to bliskie podchodzenie? I proszę. Bardzo ciekawa runda, którą no niestety, ale Kuba Kamieniarz według mnie przegrał. Zaskakuje mnie doskonała pozycja, doskonała dyspozycja Adama Ugorskiego. Pokazał się naprawdę z dobrej strony, zaskoczył swojego rywala, który bardzo mocno skraca dystans i bije ciosy w pół dystansie. Jak widać, to nie pasuje to Adamowi. Adam nie znalazł recepty, przez większość czasu leżał i był atakowany. No, były co prawda dwa dobre momenty, kiedy właśnie poszedł do tej dźwigni na nogę oraz kiedy wyszedł spod przeciwnika i zadał kolano, ale obawiam się, że to troszeczkę za mało, aby wygrać rundę. Bardzo szybko skrócił dystans, zaatakował pięściami i od razu schodzi po nogi. Wszelką cenę wywrócić swojego przeciwnika, natomiast no, Kamieniarz też daje najmocniejszy odpór, na jaki go stać. Oj, proszę! Bardzo silny fizycznie wyniósł swojego rywala, no i rzucił na matę, a teraz znowu bardzo dobrą pozycję dominującą. Tak, Kamieniarz nie chce walczyć z pleców, próbuje wstać, no ale to wykorzystuje Ugorski, zadając parę mocnych uderzeń. A więc ponownie wstłamsił Ugorski Kamieniarza i ma go no, w takiej dobrej pozycji na ziemi. Dobrej to jest mało powiedziane, właściwie to doskonałej, miał dosiad. Ponownie tego dosiadu nie wykorzystał. No teraz może wejść za plecy, ale pamiętamy, jak to wejście za plecy wyglądało. Obawiam się, że może szybko stracić tą pozycję. I aż będzie prawdopodobnie tak wyhaczał swojego rywala, żeby ta jedna z nóg wyszła. No, nie jest to Kuba Kamieniarz, którego pamiętamy z poprzednich walk. Ale też, tak jak mówiłem, jest doświadczony. Widzieliśmy tą ładną wkrętkę do nogi, no tutaj nawet przy dużej przewadze rywala on zawsze może coś wymyślić. Ale jak na razie jego rywal za plecami wpięty zaczyna przed ramię, zaczyna dostawać się pod brodę. No
teraz zapięcie Mataleo i czyżby nie, jeszcze broni się, zrywa rękę i tak zmienił pozycję przez chwilę, wykręcił się. Ale proszę. I teraz łatwo i dziwnie łatwo Ugorski oddaje pozycję. A więc był za plecami i znalazł się na plecach sam. No nie marnuje się takich pozycji. Została minuta już do końca. Teraz Kamieniarz, no to by były tak naprawdę jego chwile. Powinien dać z siebie wszystko, zaatakować ground and pound. Być może właśnie podczas tego ataku zdołałby uszkodzić swojego rywala, bądź zdobyć taką przewagę, która by troszeczkę zniwelowała to, co dotychczas się działo. Ale widać, że Kuba Kamieniarz prawdopodobnie nie ma sił. No i mieliśmy sygnał na ostatnie 10 sekund tej rundy. Chyba się nic nie zmieni, tak? No i mamy zakończenie drugiej rundy. Z niecierpliwością czekamy na rundę trzecią. Zaczynamy trzecią i ostatnią rundę w walce Adama Ugorskiego z Kubą Kamieniarzem. Przypomnę, Adam Ugorski niebieskie spodenki, Kamieniarz czerwone. No i wreszcie ten low kick potężny. Już mam wrażenie, że też był bity troszeczkę z za bliskiej pozycji. I proszę, to Kamieniarz zaczyna dyktować warunki. Obala swojego rywala i to bardzo łatwo. Zapewne Adam Ugorski został zaskoczony. To on, widzieliśmy, że w pierwszej, drugiej rundzie właśnie zaczynał, inicjował akcję, a teraz dał się zaskoczyć. Kuba Kamieniarz, mimo że zmęczony, widzieliśmy piękne wejście, czyste, obala swojego rywala. Ciekawe, czy będzie szukał jakiegoś poddania, no bo to by było w sumie najprostsze. Na przykład właśnie teraz z tej pozycji pójść do nogi. Przechodzi gardę, ma obecnie tak zwaną półgardę. Proszę,
Oj, otrzymał naprawdę potężne kopnięcie kolanem. Nie wiem, czy tam nawet szczęka nie wypadła. I proszę, dostaje się za plecy. Stabilizuje pozycję, ale chyba tak, nie uda się. Tam widać, że wyszła ręka Adama Ugorskiego, zablokowała biodra, no i z tej pozycji ciężko będzie. Teraz chyba kamieniarz ma chwyconą tak zwaną kimurę. Może przetoczy Ugorskiego. Nie. No teraz Adam Ugorski znajduje się w dominującej pozycji, w lepszej pozycji, a do końca pojedynku już połowa rundy, czyli 2,5 minuty. Rozbić mięsień kamieniarza, aby ten nie trzymał tak mocno związany nóg. I Kuba Kamieniarz obala swojego rywala. Znajduje się w korzystniejszej teraz sytuacji. Zadał 2-3 uderzenia, ale proszę, Adam Ugorski błyskawicznie się podnosi. Już 1,5 minuty do końca i próba gilotyny, z której dosyć łatwo wychodzi Kuba Kamieniarz. Dużo czasu Kuba, jeżeli oczywiście chce tą walkę skończyć przed czasem. Wydaje mi się, że no nie ma planu, chce ten pojedynek rozgrywać tak jak zwykle, więc ułożyć się odpowiednio, zadać parę uderzeń, przytrzymać, ale przecież tutaj trzeba troszeczkę inną taktykę. On nie może być tutaj pewien, że zwycięża, a raczej w mojej ocenie tę walkę przegrywa. I próba obalenia Ugorskiego. No, jak widzieliśmy, obalił, ale Ugorski i tak nie daje się skontrolować. Znowu mocne kolano. No, teraz zaczął finiszować. Ale niestety zbyt późno. Walka zakończona i czekamy na werdykt. Za moment poprosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów obu zawodnikom. Narożnik Ugorskiego raczej pewien zwycięstwa swojego zawodnika. Bardzo twardy, ciężki pojedynek, naprawdę jeden i drugi dał z siebie wszystko. A teraz słuchamy
Panie co mają do powiedzenia sędziowie. W tego pojedynku sędziowie punktowi byli zgodni co do jego werdyktu. Wszyscy trzej sędziowie punktowali to starcie 29-28 dla jednogłośnego zwycięzcy tej walki, którym zostaje Adam Ugorski. Wszyscy sędziowie 29-28 na Adama Ugorskiego. Myślę, że zasłużenie wygrywa. Ciekawy zawodnik, mocny fizycznie. Bardzo dobra stójka, zwłaszcza w tym dystansie. Silne zapasy, także te zapasy atakujące, dlatego że jak widzieliśmy, ta obrona, no to nie popisał nam się Adam Ugorski. Z łatwością przewrócił Kuba Kamieniarz Adama. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, to co widzieliśmy, te najlepsze elementy, naprawdę Adam Ugorski ma mocne. Jestem ciekawy występu jego kolejnych.